Żyjemy w zjednoczonej Europie, ale tak naprawdę dzisiaj ta Europa jest zjednoczona wokół kultury śmierci i niemoralności. Uważam, że powinniśmy reagować szybko, natychmiast, bo Polska wciąż jest w stanie zareagować i odwrócić historię. Polska ma inną łaskę, inny charyzmat i ma dodatkową siłę, którą jest krew męczenników. Istnieje mechanizm, który nazywa się strategią rozproszenia. Tak naprawdę to myśli, których nie wymyśliliśmy. Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, że są zniewoleni, manipulowani przez dyktaturę kulturową, która jest dyktaturą kłamstwa. Ksiądz Bosko mówi o pewnym śnie, gdzie jest drugi zamach na papieża i on zostaje zabity. Ja myślę, że to zdarzy się niedługo. Jesteśmy w tym momencie w szczycie walki duchowej. Istnieje jeszcze jedno proroctwo związane z papieżem Leonem XIII. Miał duchową wizję dotyczącą stu lat. O które prosił diabeł, by móc zniszczyć kościół. Zostań naszym patronem na Patronite i twórz z nami cykl proroctwo. Ojciec Enrique Porysseu. Razem z ojcem Antonello założyliśmy w 2000 roku wspólnotę, która nazywa się Przymierze Miłosierdzia. I tak naprawdę nigdy nie myśleliśmy, że dotrzemy tam, dokąd Bóg nas posłał. Życie każdego chrześcijanina ma być jak Abrahama. Idziesz i nigdy nie wiesz dokąd. Bóg pokazuje ci to krok za krokiem. Zaczęliśmy ewangelizując w Brazylii, tam gdzie w roku 2000 narodziła się wspólnota. To był rok jubileuszowy ogłoszony przez Jana Pawła II. Wówczas zaczęliśmy pracę z ludźmi ulicy, niosąc miłosierdzie, o którym Jezus mówi świętej Faustynie. To miłosierdzie, które przemienia grzeszników w świętych i świadków Jego miłosierdzia. A potem nie wiemy, jak wyszły te iskry z Brazylii i zaczęły latać. Z pochodzenia bowiem jesteśmy Włochami. Pewna osoba z Włoch, która nas znała, zaniepokojona wieloma trudnościami finansowymi, których doznawaliśmy, ponieważ pracujemy z ludźmi ulicy, z porzuconymi dziećmi, zaprosiła nas, byśmy poprowadzili kilka spotkań we Włoszech. We Włoszech z kolei mieliśmy kontakt z kimś, kto miał krewnych w Belgii i pojechaliśmy, by głosić w Belgii. W Belgii były osoby, które miały krewnych w Warszawie. Wyobraź to sobie! W ten sposób, praktycznie nie wiedząc jak, znaleźliśmy się w Warszawie. Tam zaczęliśmy głosić w parafii Dominikanów w centrum miasta. I wielu mówi w związku z tym, że jesteśmy Dominikanami, inni, że Salezjanami. A tak właściwie, to jesteśmy dwoma osłami. I zakochani wzywamy Jezusa i wołamy o jego miłosierdzie. Zaczęliśmy tę nową wspólnotę w Brazylii, a ona ma teraz domy również w Europie. Co obserwujemy w Polsce? Mówiąc w skrócie, mimo że nie jesteśmy tak dobrze poinformowani na poziomie społecznym, to jednak zauważyliśmy, że kiedy tu dotarliśmy, zaledwie kilka lat temu, kościoły były przepełnione młodymi ludźmi. Pamiętam pewną mszę świętą, którą odprawialiśmy w Warszawie, w ogromnym kościele, gdzie nie mogliśmy nawet zrobić kroku, ponieważ prezbiterium było wypełnione młodymi, którzy siedzieli z każdej strony. Zauważyliśmy, że ostatnio widoczne jest zmniejszenie się liczby młodych na mszach. Zaobserwowaliśmy wdarcie się pewnego oziębienia wiary i również pewnej światowości, modernizacji w negatywnym sensie. Żyjemy w Zjednoczonej Europie, ale tak naprawdę dzisiaj ta Europa jest zjednoczona wokół kultury śmierci i niemoralności. Uważam, że powinniśmy reagować szybko, natychmiast bo Polska wciąż jest w stanie zareagować i odwrócić historię, łącząc naród wokół tych tradycyjnych wartości, czyli wartości wiary, rodziny i wartości sprawiedliwości oraz uczciwości. Żyjemy w społeczeństwie, które jest społeczeństwem okropieństwa i niemoralności. Istnieją scenariusze bardzo dobrze zorganizowane, jak nigdy wcześniej w historii, przeciwko Kościołowi, aby zniszczyć korzenie moralności judeo Ta intryga, która narodziła się wewnątrz marksizmu kulturowego, jak to jest nazywane, ma dzisiaj zawarte sojusze z całym materialistycznym konsumpcjonizmem. Gdzie kapitał staje się jedynym Bogiem. Pieniądz adorowany, któremu się służy, który nas prostytuuje i dla którego prostytuujemy wartości. Wzorem, jak zrobili to machabeusze, to jest czas, by zareagować. Sprzymierzone z całą tą pracą są środki komunikacji, media, które rzeczywiście próbują wykorzystywać w szczególności młodzież i dzieci. Widzimy, że to, co wydarzyło się w Brazylii i to, co stało się we Włoszech lata temu, tutaj się powtarza, według tego samego schematu, z tym samym mechanizmem. Tyle, że Polska ma inną łaskę, inny charyzmat i ma dodatkową siłę, którą jest krew męczenników, na mocy której Polska zbudowała swoją historię. W walce przeciwko wszystkim ideologiom, wcześniej ideologią Hitlera, nazizmem, później marksizmem Stalina. Opierała się więc tym fałszywym bożkom, których świat chce postawić na miejscu Boga, takiego, który nie uszlachetnia człowieka, ale go niszczy. To są bożki, które posługują się ludźmi. I w tym sensie Polska może wnieść swój wkład, przyczynić się do upadku tych fałszywych bogów, abyśmy mogli powrócić do oddawania czci jednemu Bogu, który uwalnia nas od zła, który nie chce uczynić z człowieka narzędzia do zniszczenia ludzi i świata. Stało się jasne zauważenie tego. Pamiętam jak w Warszawie po kilku latach przyjeżdżania tu zobaczyliśmy na ulicach wiele rozrzuconych, wkładanych do samochodów ulotek z reklamami domów publicznych. Czasopisma pornograficzne, których wcześniej się nie widziało. Telewizja zaczęła się brudzić tymi wszystkimi propozycjami niemoralności. A to wszystko spotyka się z odpowiedzią młodych, szczególnie z powodu internetu i telefonów komórkowych. Ja to nazywam piekłonetem, ponieważ rzeczywiście są to drogi zniszczenia podstawowych wartości, które są fundamentem rodziny. Dom, który nie jest zbudowany na skalę, upada, zawala się całkowicie. Wierzę, że rzeczywiście Polska wraz z Brazylią i Włochami może przyjąć łaskę czasu, który Bóg nam ofiarowuje, aby zareagować intensywniej na niemoralność i okropieństwa. Bo to są prawdziwe okropieństwa. Jesteśmy prawdziwymi bohaterami i nie możemy mieć tolerancji dla grzechu. Na przykład, kiedy otwiera się drzwi aborcji, zaczyna się od tych przypadków ekstremalnych, źle ukształtowane dziecko, przemoc seksualna, aby później rozrywać to jak sieć. Najpierw może przejść szczur, a potem już kod i pies. Kiedy początek nie jest początkiem chrześcijańskim, kiedy poczęcie nie jest prawdziwym poczęciem, więc nie jest początkiem życia, nie stanowi zasady życia, wtedy wszystko zostanie skażone. Musimy więc mieć zerową tolerancję dla grzechu. To, co jest złe, jest złe. Aborcja jest morderstwem dzieci. Aborcja jest celowym zabijaniem niewinnych ludzi. I to nie powinno być możliwe w kraju chrześcijańskim, takim jakim jest Polska, by akceptować karę śmierci wyłącznie dla niewinnych. Iskra a wola Boga oczywiście istnieje iskra historyczna. Tą iskrą po pierwsze była święta Faustyna. Tak naprawdę pierwsza iskra wyszła z serca Jezusa. To iskra, która rozprzestrzenia się jako promienie miłosierdzia. Siostra Faustyna, ksiądz Sopoćko byli w tamtym czasie naprawdę jak przymierze by ta iskra z serca Jezusa nie zgasła, aby zachować iskrę serca Jezusa. Do tego sojuszu niewątpliwie dołącza nasz święty papież Jan Paweł II. Dla mnie to nie jest przypadkowe. Proszę o pomoc Ducha Świętego, aby pomógł mi wyjaśnić tę koncepcję, która jest dla mnie bardzo mocna. Sam Jan Paweł II był papieżem, który niósł miłosierdzie dla świata. Wiecie, że dzienniczek świętej siostry Faustyny był przez pewien czas zakazany przez Kościół? A papież pracował po to, by kościół, świat rzeczywiście odkrył wielki skarb tego objawienia Jezusa. Ja odwiedzając różne kraje na świecie, nawet Chiny, bo wezwano mnie tam z powodu Polski, widzę obraz Jezusa miłosiernego na całym świecie. Teraz wróciłem z Mozambiku. Jezus miłosierny w każdym domu, w chatach afrykańskich. To niesamowite, imponujące. To są rzeczy, które nie mają ludzkiego wytłumaczenia. To coś dzieje się w planie duchowym. Jan Paweł II był tym, który niósł ten wymiar miłosierdzia jako pierwszy. Po drugie, Jan Paweł II to papież Maryi. To tu więc to papież Fatimy, związany z tajemnicami Fatimy, papież, na którego miał miejsce zamach, 13 maja 82 roku, jeżeli dobrze pamiętam. W tym zamachu zawdzięczał on ocalenie Matce Bożej. Ktoś nawet odczytał trzecią tajemnicę fatimską jako zamach na Jana Pawła II. Ja tak nie uważam. Ja myślę, że był to papież, który został zraniony śmiertelnie, ale podniósł się. Ksiądz Bosko mówi o pewnym śnie, gdzie jest drugi zamach na papieża i on zostaje zabity. Ja myślę, że to zdarzy się niedługo. Ksiądz Bosko sytuuje to przed czasem, w którym przyszły papież, ten wybrany po zamordowanym papieżu, nie wiemy którym. Czasami obawiam się, że może to być papież Franciszek, ponieważ nieustannie naraża się na niebezpieczeństwo. Ten kolejny papież będzie przewodził Kościołowi pośród dwóch kolumn na środku oceanu, rozpoczynając Nowy Czas. Widzę więc, że istnieje obietnica Nowego Czasu pośród niepokoju, cierpienia, bitew, prób, prześladowań Kościoła. Jesteśmy w tym momencie w szczycie walki duchowej. Istnieje jeszcze jedno proroctwo związane z papieżem Leonem XIII. Miał duchową wizję dotyczącą stu lat, o które prosił diabeł, by móc zniszczyć Kościół. Bóg odpowiedział, będziesz miał moc, ale nie będziesz w stanie zniszczyć kościoła. To kolejny element, który możemy dodać, ale w Fatimie jest obietnica: Ostatecznie moje niepokalane serce zatriumfuje. Zbiega się to trochę z tym proroczym snem księdza Bosko, a także z tym proroctwem papieża Leona XIII. Ale warte uwagi jest jeszcze jedno proroctwo, które jest mało znane. Pewnej świętej z XIII wieku, świętej Gertrudy, mniszki benedyktyńskiej. Święta Gertruda była pierwszą, która otrzymała objawienie Miłosierdzia Bożego w historii Kościoła. Oczywiście po świętym Janie. Jednak pierwsze iskry objawienia Miłosierdzia są umiejscowione w historii świętej Gertrudy. Jakie to proroctwo? Było to święto świętego Jana Ewangelisty. Miała ona wówczas wizję Jana Ewangelisty, który położył głowę na piersi Jezusa i zaprosił ją, aby położyła głowę z drugiej strony. Gdy to zrobiła, poczuła pulsujący ogień i zapytała świętego Jana, czy ty też to czułeś, kiedy w czasie ostatniej wieczerzy złożyłeś głowę na boku Chrystusa? Odpowiedział: tak. Dlaczego o tym nie napisałeś, nie dodałeś tego? Święty Jan odpowiedział, moje zadanie w tamtym czasie ograniczało się do objawienia niektórych rzeczy słowa życia, których Kościół na przestrzeni wieków nigdy nie będzie mógł wyczerpać, ale, i to ale jest bardzo ważne, ale, ale, aleluja. Na ostatnie czasy, kiedy ludzkość będzie oziębła w wierze, a Kościół niemalże martwy. Bóg objawi i ukaże tajemnicę miłosierdzia. I w tym objawieniu nadejdzie nowy zapał dla Kościoła. Kościół powróci do bycia młodym, pełnym życia. Wierzę, że jesteśmy w tym czasie i stąd cała ta paplanina. Być może zrobiłem zamieszanie, ale to jest to, co przeczuwam, że w Janie Pawle II łączą się te wszystkie proroctwa. On jest papieżem Fatimy, triumfu niepokalanego serca Maryi. On był papieżem miłosierdzia, iskrą, która niosła miłosierdzie dla świata. I tym, który mówi, że rzeczywiście przyjmując prawdziwie słowa Jezusa. Świat nie odnajdzie spokoju, dopóki nie zwróci się do miłosierdzia Bożego. Ten sam papież poświęcił trzecie tysiąclecie Bożemu miłosierdziu. Kanonizował jako pierwszą świętą trzeciego tysiąclecia Świętą Faustynę. Triumf niepokalanego serca Maryi, w moim mniemaniu, polega na niezwykłym, nadzwyczajnym zamanifestowaniu się, które nazywam pięćdziesiątnicą miłosierdzia dla ludzkości. Już widzę jej pierwociny. W naszej wspólnocie mamy wielu, którzy żyli w prostytucji, którzy byli zniszczeni przez szatana. Przez całe życie wśród narkotyków, w nałogach, w handlu ludźmi, w cudzołóstwie, którzy nagle zostają dotknięci charyzmatycznym doświadczeniem, bardzo silnym. Które nazywamy chrztem w Duchu Świętym. Jest to doświadczenie miłosierdzia, i ludzie są przemieniani w apostołów, świadków pełnych ognia i miłości. Wcześniej nie mieli tego doświadczenia, a teraz nie potrafią tego zatrzymać. Muszą powiedzieć wszystkim, że Jezus żyje. Takie osoby widzieliśmy na Ustoku, gdzie zostaliśmy zaproszeni, aby głosić na tym pięknym przystanku Jezus. Była to piękna intuicja biskupa, aktualnie biskupa Koszalina, który w tamtym czasie, mieszkając w innej diecezji, rozpoczął ten ruch ewangelizatorów. Kiedy pojechaliśmy tam głosić, zaproszono nas na uctok wraz z tysiącem młodych Polaków, by nieść dobrą nowinę. Pierwszym doświadczeniem, jakie mieliśmy, była historia prostytutki, która otrzymawszy modlitwę, upadła w spoczynku i zobaczyła Jezusa. Zaczęła płakać. Jezus żyje! Powiedziała mi: Ja przyjechałam tutaj, aby się prostytuować, a Jezus żyje i czekał tu na mnie, aby mnie uratować. Kiedy weszliśmy na scenę z ojcem Antonello, aby głosić, nawet nie wiedzieliśmy co mówić pośród tego chaosu. Byli tam młodzi, którzy brali narkotyki, pili. Wówczas ona weszła na scenę, wzięła mikrofon, opowiedziała: Widziałam Jezusa, jak nowa Maria Magdalena głosiła Jezusa z martwych a my musieliśmy po prostu powiedzieć, młodzi, jeśli chcecie spotkać Jezusa, kto tego pragnie, niech pochyli głowę. Poprosiliśmy muzyków, aby grali, a my zeszliśmy nakładać ręce modląc się. Wielu upadło w doświadczeniu spoczynku. Dla nas są to pierwociny pięćdziesiątnicy miłosierdzia. To łaska, którą, jak wierzę, Bóg udzieli ludzkości. Nie wiem w jakiej formie, ale nagle ludzie nabiorą świadomości, jak poważnie upadli w otchłani grzechu i poczują ogromne pragnienie Boga i odnowiony zapał w duchu świętym. I to jest triumf niepokalanego serca Maryi. Nie wiem, czy to się wydarzy poprzez nadzwyczajne wydarzenia związane z wizjami i znakami na niebie, jak mówi Apokalipsa, ale Bóg już teraz daje wiele znaków, również małych znaków, bardzo prostych. To są ci maluczcy, których Bóg wybiera do ewangelizacji. Mamy misjonarza, który utrzymywał się z narkotyków, który jest dzieckiem z gwałtu. Dzisiaj wielu by powiedziało, że powinien być abortowany, dlatego aborcja jest zawsze zbrodnią. On był nawet świadkiem Jehowy. Potem popadł w alkoholizm. W sposób nadzwyczajny doświadczył chrztu w Duchu Świętym. To on był w koszalinie w seminarium, by głosić do kleryków. Mały Brazylijczyk, dziecko z gwałtu, który żył zniszczony przez nałogi którego Bóg wyrwał swą mocą, mocą ducha świętego. Dzisiaj ewangelizuje na Sardynii razem ze swoją żoną. To misjonarz żonaty. W naszej wspólnocie mamy małżeństwa, które ewangelizują. I tam ten misjonarz prowadzi bardzo piękną wspólnotę. I jeszcze ewangelizuje w różnych miejscach. To on modląc się i głosząc do kleryków, tak mocno dotknął serc niektórych księży i biskupa, że biskup wezwał później tych dwóch osłów, ojca Antonello i ojca Enrique którzy są najgorsi z całej wspólnoty. Bóg wzbudził tam łaski z winy tego błogosławionego biskupa Skoszalina. Zapraszają nas wszędzie, ale naszą pierwszą pracą jest bycie pośród ubogich w Brazylii. Następnie te ewangelizacje są z projektu, projektu, który wymyka się naszemu zrozumieniu. Ale widzimy mocne połączenie z Janem Pawłem II w tym wszystkim. Dlaczego? To Jan Paweł II, konsekrując krakowskie sanktuarium Bożego Miłosierdzia, powiedział Panie, wzbudź konsekrowanych i konsekrowane, którzy w mocy Ducha Świętego i w kreatywności Ducha Świętego znajdą nowe drogi, by nieść Boże miłosierdzie światu. Ja myślę, że Pan wysłuchał tej modlitwy. My nie jesteśmy jedyną wspólnotą, która to robi. Tym charyzmatem Bóg wzbudził wiele wspólnot w różnych częściach świata. Czasami jesteśmy zadziwieni. We Włoszech istnieje wspólnota Nowe Horyzonty. Żyje tym samym charyzmatem co nasza. Szukają narkomanów. W Korei istnieje wspólnota, która pracuje podobnie. Na Filipinach również. To są iskry, które przychodzą do świata. Naród powinien znać proroctwo. Chciałem zaprosić ludzi, by na nowo wysłuchali lub przeczytali dyskurs papieża Benedykta XVI. Myślę, że on miał nagle wizję prorocką podczas synodu Kościołów Wschodnich. W dniu 11 października 2010 roku, jeśli dobrze pamiętam, poprowadził rozważanie, gdzie była mowa o kobiecie z apokalipsy i smoku, który wypuszczał z gardzieli wodę jak rzekę, aby zniszczyć dziecko kobiety, którym jest Kościół. Papież mówił właśnie o czasie prześladowań przeciwko Kościołowi. Powiem, że to idea główna. Upadek bożków tych wielkich ideologii, bożków tych wielkich ideologii marksizmu, hitleryzmu, konsumpcjonizmu, anonimowego kapitału, które niszczą świat, niszczą ekologię. Papież odniósł się do problemów ekologicznych, które później papież Franciszek podjął na nowo. To kosztuje krew. I powiedział o męczennikach, ale zwycięstwo Boga jest pewne. Smok próbuje zniszczyć i zabić chrześcijan, zniszczyć kościół. I jak wiemy, kościół nigdy nie miał tak wielu męczenników, jak w tym czasie. Papież Jan Paweł II, papież Benedykt powtarzali to, ale wydaje się, że świat jest uśpiony, odrętwiały. Wydaje się, że kraje chrześcijańskie są w odrętwieniu i są uśpione. Wygląda na to, że tam, gdzie Kościół wzrastał i stał się zwycięski w Europie, tam diabeł ustanowił swoją główną siedzibę tam, w Pałacu Zjednoczonej Europy, w Brukseli. Poza samymi faktami, poza faktami, które są straszne, okropne, są rzeczami demonicznymi, ale są również znakami, którymi Bóg ostrzega, na które Bóg pozwala, żeby obudzić uśpioną, odrętwiałą Europę. Papież mówi, że ta rzeka wody, którą czerwony smok wyżyguje, by zatopić kościół, zostaje wchłonięta w apokalipsie przez ziemię. Papież przypisuje ziemi symbolikę prostej wiary, prostego ludu, który jeszcze się modli i wierzy. Gdzie spotykamy ten prosty lud, który jeszcze modli się i ma wiarę? Polska jest dla mnie rzeczywiście spichlerzem wiary i spichlerzem powołań dla świata. Czy nie jest to niesamowite, że jedna czwarta księży w całej Europie jest z Polski? Widzę dwie misje w kościele polskim, a nawet trzy. Pierwsza, że biskupi, lud i politycy łączą się, by sprzeciwić się Europie. Powiedzieć nie dla takiej Europy. Ponieważ Bóg chce Europy zjednoczonej, ale nie zjednoczonej wokół Boga pieniądza, wokół kultury śmierci i niemoralności. Polska ma tę zdolność. A druga misja? Niech kościół w Polsce, biskupi, księża, w sposób szczególny zakonnicy mają świadomość, że wiarę podsyca się przekazując ją. Niech odpowiadając na wezwanie papieża Jana Pawła II, który wielokrotnie przypominał nam, że ksiądz jest wyświęcony nie dla diecezji, ale dla całego świata, zorganizujmy misję. Powiem teraz szaleństwo. Dla całej Europy marzę o misji kontynentalnej. Niech Polska wyśle księży do Belgii, do Francji, niech pośle zakonników i przede wszystkim młodych, niech zamarzą, że są częścią misji przebudzenia Europy, która jest w odrętwieniu, jak apostołowie w Ogrodzie Oliwnym, w godzinie kuszenia Jezusa podczas próby Chrystusa. Mamy się obudzić i to jest trzecie zadanie modlić się w tragicznej dla ludzkości godzinie. Nazywam to godziną horroru, strasznych okropieństw. Codziennie wychodzi dziennik prasowy. O tym, co wydarzyło się w Warszawie, dowiedziałem się przyjeżdżając tutaj. O tym dziecku, które przez półtorej godziny płakało, było abortowane w terminie, w którym niesprawiedliwe prawo na to pozwala. To prawo zabójstwa, na które prawo pozwala poza prawem, zostało abortowane wobec obojętności lekarzy, pielęgniarek i płakało przez półtorej godziny, aż umarło. To są zbrodnie hitlerowskie. To są sytuacje, które działy się w obozach koncentracyjnych. Hitlerowscy lekarze badali, ile czasu dziecko potrafi przeżyć i ile czasu matka przeżyje głodując. To są rzeczy absurdalne, które stają się normalne. My jesteśmy przerażeni Hitlerem i nie zauważamy, że jesteśmy w jeszcze gorszej sytuacji. Okropności. Innego dnia dowiedziałem się, że w Afryce, w pewnym kraju, kobiety są wiązane w dawnych sierocińcach, które nie działają już jako sierocińce, żeby zachodzić w ciążę i rodzić dzieci, które są sprzedawane za 4, 5, a nawet 11 tysięcy euro przez nielegalny handel albo na sprzedaż organów tych dzieci. To jest piekło. A my zostaliśmy uśpieni, odrętwieni, zajęci naszym telefonem komórkowym, rozrywką, próżnymi informacjami, które nic nie zmieniają w życiu, zahipnotyzowani przez społeczności obrazów i świateł. Jesteśmy w sytuacji okropieństw. To, o czym zawsze mówi papież również o emigrantach, o oceanie. Morzu Śródziemnym, które rzeczywiście stało się olbrzymim cmentarzyskiem życia. Możemy jako naród polski wraz z narodem włoskim, z narodem portugalskim faktycznie wznieść wielkie wojsko wstawienników, orędowników, ponieważ modlitwa różańcowa, którą Matka Boża poleca w Fatimie, jest nadal potężną modlitwą w tej godzinie bitwy. Właśnie przeciwko przemocy muzułmanów, jak to miało miejsce pod Lepanto. Myślę, że Polska może wznieść apel do całej Europy. Ten lud prostszy, który nie żyje wielkimi, pustymi ideami i opasłą, bezużyteczną teologią, wraca do różańca i adoracji. A to są dwie kolumny, które ksiądz Bosko widział w swoim śnie. Aby wstawiać się prosząc o przemianę historii, prosząc o przemianę biegu historii. Zatem widzę te trzy misje: jedna polityczna, następna religijna, trzecia misyjna, modlitw tego pokornego ludu, które są według mnie jak ziemia, która wchłania tę wodę, aby zwycięstwo Chrystusa przywróciło Europę, którą on tak bardzo kocha. Zachować wiarę w trudnym czasie. Bądźcie wierni Jezusowi Chrystusowi. Osobiście mniej mnie martwi napływ kultury, ideologii muzułmańskiej, niż materializm konsumpcyjny i materializm komunistyczny który wpaja się w głowy Europejczykom. O wiele poważniejszy jest ten atak kulturowy. Według mnie niemoralność jest gorsza niż obecność muzułmanów. Ponieważ muzułmanie, jak wiecie, żyją w wierze, która zasługuje na wszelki nasz szacunek. I nawet w Brazylii łączymy się z Żydami, muzułmanami, chrześcijanami ewangelikami przeciwko kulturze śmierci. Dlatego nie możemy myśleć, że wszyscy muzułmanie to terroryści. Tak papież zaprasza nas nieustannie, a Jan Paweł II mówił tak: Od teraz nie będzie już dłużej czasu różnic religijnych. To będzie czas tych dobrych ludzi, którzy walczą za życiem, będąc wśród tych, którzy walczą za śmiercią. Dzisiaj wielki konflikt to nie ten pomiędzy religiami, ale między kulturą śmierci i kulturą życia. Rzeczywiście Europa może stać się wierna Chrystusowi i Jego Ewangelii zareagować stając na takiej pozycji, ale także mając podwaliny takie jak katechumenów na początku kościoła. Ponieważ dziś jesteśmy w czasie prześladowań jak w tamtym okresie, istnieje jedno z wyrzeczeń, jakie się wówczas robiło i jakiś czas temu przypomniał o tym papież Benedykt. Czy wyrzekasz się szatana? Tak, wyrzekam się. Wszystkich jego dzieł? Wyrzekam się. Wszelkich jego zakusów? Wyrzekam się i to pytanie chciałbym postawić naszym chrześcijanom i wszelkiego przepychu diabelskiego. Wyrzekajmy się przepychu diabelskiego. Co było przepychem diabelskim? To były przedstawienia pełne przemocy albo niemoralne, które oferowali poganie w cyrkach w starożytnym Rzymie lub w starożytnej Grecji. A czy my jesteśmy zdolni do wyłączenia telewizora? Podjęcia się strajku telewizyjnego, bo ci ludzie zrozumieją jedynie argument finansowy, strajk telewizyjny wobec niemoralnych telenowel brazylijskich, które docierają do Polski czy Europy. Czy jesteśmy zdolni do bojkotowania produktów lub zabawek, które tak naprawdę są skażone, żeby zniszczyć dusze naszych dzieci. I powiedzieć nie. Nie będziemy kupować tych produktów. Czy rzeczywiście możemy zrobić strajk jako forma zwarta przeciwko tym, którzy sprzedają się diabłu lub sprzedają własne produkty demonowi, aby zanieczyścić nasze domy? Czy możemy zamknąć drzwi niemoralnym, pełnym przemocy spektaklom, które generują tak wiele cierpienia w Stanach Zjednoczonych, gdzie chłopcy wchodzą do szkoły, zabijając wszystkich? Po co kontynuować ten kanał z grami bazującymi na przemocy, w których ćwiczą się w sztuce zabijania, w oziębłości wobec cierpienia innych? Jak to się stało teraz w Rzymie, zabito chłopaka uderzeniami, powolnym sztyletowaniem. To są rzeczy zatrważające, a my mamy odciąć się od prasy, która jedynie reklamuje diabła, która propaguje śmierć. Musimy marzyć o kulturze alternatywnej, mieć odwagę mieć szkoły alternatywne, szkoły miłosierdzia, gdzie dziecko nie jest uczone, by być pierwsze, ale uczone, by pomagało ostatnim, żeby dojść razem gdzie dziecko nie jest kształcone w kierunku gromadzenia kapitału w banku, ale by wykorzystać swój kapitał do pomocy, by zebrać kapitał w niebie, taki, który niewiędnie poprzez miłosierdzie. Dziecko zdolne do zobaczenia problemów społecznych i nie pozostające w czterech ścianach szkoły, gdzie uczy się głównie wiedzy teoretycznej, ale wychowane do marzeń o tym, że życie może się zmienić poprzez jego tak, Dajmy mu poczucie, że może być bohaterem historii, a nie biernym widzem przed ekranem, który robi ci pranie mózgu i sprawie, że czujesz się bezsilny wobec wielkich problemów historii. Bóg zawsze wybierał maluczkich, aby zmieniali historię. Noworodka zawiniętego w pieluszki położonego w żłobie, małego Dawida, którego nikt nie cenił, który nawet nie został wezwany spośród synów Jesego, gdy przybył Samuel. Zastanawiam się, czy wszyscy tu są. Nie, brakuje ostatniego, najmniejszego, który zostaje ze słabszymi krowami tam za gospodarstwem. Wezwij go, i to on jest pomazańcem Pańskim. Bóg wybiera małych także dzisiaj. Aby zmienić historię, Bóg potrzebuje twojego tak, tej pracy, którą wykonujecie ze swoim mężem. Bóg potrzebuje ludzi, którzy potrafią marzyć o nowym świecie. Słuchanie ducha świętego w codzienności. To jest bardzo proste. Należy tylko żyć Ewangelią. Rzeczywiście trzeba wcielać w życie Słowo Boże. Dzisiaj mówiłem do księży tutaj o biskupie z Brazylii, którego proces beatyfikacyjny się rozpoczął. Przychodził zawsze spóźniony, bo zawsze zatrzymywał się, aby okazać swoją uwagę ludziom napotkanym po drodze, jak dobry Samarytanin. Kiedy objął swoją diecezję, odprawił mszę, a później powiedział właściwie przeprosił biskupów, a były tam setki zaproszonych biskupów że obiad będziemy mieć za pół godziny. I zniknął. Wrócił z mnóstwem dzieci ulicy i ubogimi, których zaprosił na obiad. On chciał żyć Ewangelią. A Ewangelia mówi, że kiedy wyprawiasz ucztę, to nie zapraszaj tylko bogatych, tych, którzy mogą ci się odpłacić, ale zaproś ubogich, porzuconych, którzy nie mogą ci się odwdzięczyć. Tylko żyć Ewangelią. Pamiętam pewne dziecko, ministranta, który pewnego dnia przyszedł i dał mi 500 euro, bo usłyszał, jak mówiłem o dzieciach, które umierają z głodu. I powiedział mi, Ojcze, bardzo chciałem kupić komputer, ale to nie jest sprawiedliwe, żebym kupił komputer, jeśli moi bracia nie mają co jeść. Ewangelia jest prosta, ale jest sprzeczna z celami banków międzynarodowych. Banki nie chcą, byśmy żyli Ewangelią. One żyją z odsetek, które są zabronione w Biblii odsetek, które miażdżą rodziny, niszczą je. A więc wchodząc w tę prostą kulturę jak powiedział Franciszek, który idzie wymienić okulary i mówi: Potrzebuję tylko wymiany szkieł. Człowiek chciał dać nowe oprawki, a papież mówi, że nie potrzebuje, bo te oprawki nadal są sprawne iść przeciwko zasadom konsumpcjonizmu. Który chcecie wychować do kultury jednorazówek, które zaśmiecają świat, a przede wszystkim zanieczyszczają duszę. Wypełniamy świat śmieciami, przede wszystkim śmieciami naszego egoizmu. To tak proste, jak opowieść papieża Franciszka o rodzinie, do drzwi, której zapukano w czasie obiadu. Mama powiedziała: powitajmy tego biednego człowieka. Dzieci przy stole ze stekiem i ziemniaczkami na talerzu. Matka przemówiła, a potem dzieci powitały ubogiego. Teraz każdy z nas niech odkroi kawałek kotleta i odda trochę ziemniaków, aby przygotować dla gościa talerz. Dzieci troszkę się zasmuciły, ale później pomyślały, że rzeczywiście przyjęcie oznacza podzielenie się. Inteligentna mama kształtuje dzieci nie do gromadzenia dóbr, ale do dzielenia się. Nie, żeby podarować starą zabawkę, ale by przekazać nową zabawkę dla dziecka, które nigdy w życiu nie miało nowej zabawki. Ewangelią żyją także dzieci ulicy w Brazylii, nawet nie znając treści Ewangelii, ponieważ to słowo, to najbardziej intymne w nas jest zapisane w naszym sercu, wyryte w naszych sercach. Pamiętam jak pewnego razu, gdy poszliśmy na ulicę, by odwiedzić żebraków, jak to często robiliśmy już wcześniej, spotkaliśmy dzieci ulicy, które powiedziały nam, że to były urodziny jednego z nich. Mieliśmy ciasto w naszym samochodzie, więc urządziliśmy uroczystość. Wzięliśmy ciasto, podzieliliśmy je, daliśmy po kawałku każdemu. To dziecko wzięło swój kawałek i wzruszyło się. Powiedziało, że po raz pierwszy w życiu ktoś pamiętał o jego urodzinach. Kiedy o tym opowiadam, to nadal płaczę. To dziecko wzięło od nas ciasto i odeszło. Później wróciło, a ja zapytałem się, gdzie byłeś? On powiedział: Poszedłem zanieść ciasto innemu dziecku, które jest sparaliżowane, a które mieszka pod mostem. Dlatego Jezus powiedział, że mali, że prostytutki, grzesznicy wyprzedzą nas w drodze do Królestwa Niebieskiego. Ponieważ oni żyją Ewangelią, wielokrotnie nie wiedzą, jak się nią modlić. Ewangelia jest prosta to sama miłość pojednanie światopoglądów. Tak naprawdę to nie jest tak, że każdy myśli, co chce. Tak naprawdę każdy myśli, co inni chcą, byśmy myśleli. Niektórzy mówią o płynnej myśli, inni nazywają to zbiorowym myśleniem. Cierpimy wszyscy na wyprane mózgi, nie zdając sobie z tego sprawy. W tym samym czasie czujemy, że to nie jest prawda, że to nie działa. Dlatego, że każdy zbiera według tego i zgodnie z tym, co sieje. Zatem widzimy, że mamy sytuację, jak mówiłem, sytuację śmierci, która otacza nas z każdej strony. Istnieje mechanizm, który nazywa się strategią rozproszenia. Tak naprawdę to myśli, których nie wymyśliliśmy. Jeśli wejdziesz do internetu to zobaczysz, że nie ma tam niemalże żadnej oryginalnej idei. Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, że są zniewoleni, manipulowani przez dyktaturę kulturową, która jest dyktaturą kłamstwa. To jest najgorsza rzecz. To są nieustanne kłamstwa, które są rzucane w serca i umysły młodych ludzi. Znajdują się w hipnozie, jak to mówię, diabelskiej, która nie pozwala myśleć, ponieważ ten mechanizm kradnie ci ciszę i zmysł krytyczny, zdolność rozważania rzeczy, przemyślenia spraw i podejmowania decyzji, a potem działania zgodnie z nimi. Można myśleć, że nie wiem o czym mówię, ale to wszystko to nie ja mówię. To socjolog, który dla mnie jest najbardziej oświecony w tym momencie. Myślę, że nie jest chrześcijaninem, niemniej Bożym człowiekiem. Nazywa się Chomski ze Stanów Zjednoczonych. Mówiąc w skrócie, on uważa, że jesteśmy dzisiaj pokoleniem, które jest najbardziej zmanipulowane w historii ludzkości, najbardziej oszukiwane w historii ludzkości. Żyjemy w kłamstwie, które lubimy powtarzać, w które wierzymy. On mówi, że ta strategia działa w taki sposób. To bombardowanie nieistotnymi wiadomościami, przede wszystkim oferty rozrywkowej, czasu wolnego, ciekawych rzeczy, banałów, niemoralności, bombardowanie, które otacza cię z każdej strony od rana do nocy. Nie masz czasu na myślenie i stajesz się jak darmowa antena przekaźnikowa dla tych, którzy tworzą ten mechanizm, aby otumanić sumienie i głowy. A my wynajmujemy nasz mózg. Mówię do młodych, nie wynajmuj mózgu, przestań, obudź się, ponieważ naprawdę jesteśmy oszukiwani na poziomie światowym. Jak mówiłaś, marzę o rewolucji. Marzę, że pewni młodzi, odkrywając mechanizmy w sposób krytyczny, zareagują i obudzą innych młodych, którzy sprzeciwią się i powiedzą: Nie, to kłamstwo. Życie ludzkie to życie ludzkie. Dzieci są dziećmi, aborcja jest przestępstwem, zbrodnią. Mówią nam kłamstwa, narkotyki nikogo nie uwalniają. W Brazylii mamy ponad 50 tysięcy zabójstw rocznie z powodu narkotyków, które chcą zalegalizować. To niekończąca się przemoc, to niszczenie domów bez końca. Cudzołóstwo to najgorsze trzęsienie ziemi, które dzieje się w życiu dziecka, młodego człowieka, dorosłego. I niby wszystko jest normalne. Nie, to nie jest normalne, to kłamstwo. Pewnego dnia spotkałem w Brazylii 15-letnią dziewczynę, która chciała się zabić. Zapytałem dlaczego. Znalazłam moją mamę w łóżku z innym mężczyzną, nie mogę znieść życia. Ponieważ młodzi wiedzą, że miłość istnieje, że w sercu człowieka jest prawdziwa miłość, w sercu człowieka jest pewność w tym temacie. Chcą nam skraść miłość, chcą nas zaprowadzić na rynek prostytucji. Tam, gdzie wszyscy stajemy się przedmiotem handlu, wszyscy jesteśmy zarażeni, wszyscy jesteśmy skażeni, pornografia trafia do rąk wszystkich, do dzieci, za pomocą telefonu, rodzice są szaleni, gdy wstawiają telewizor do pokoju dzieci. Ten socjolog wyjaśnia, że liczba informacji jest tak wielka, że człowiek wariuje, jest przesycony informacjami. Więc umieszczą ci jeszcze telewizor w samolocie, lodówce, nawet w windzie można je spotkać w wielu budynkach. Telewizja w metrze, telewizja w autobusie, telewizja w telefonie komórkowym, słuchawki w uszach. Wydaje się, że żyjemy z anteną z każdej strony jedynie odbierając wiadomości, które inni wysyłają, decydując o tym, czego mamy słuchać. Mój przyjaciel psychiatra, który jest jednym z największych aktualnych autorów, nazywa się Augusto Curi, pisze wspaniałe książki. On jest ewangelikiem, nie jest katolikiem. Mówi, że świat nigdy nie produkował tak wielu okazji do spędzania wolnego czasu, do rozrywki jak dzisiaj. Przemysł rozrywkowy jest ogromny, to ogromny kapitał. A jednocześnie świat nigdy nie był tak smutny, tak chory z medycznego, fizycznego i psychicznego punktu widzenia. On jest psychiatrą i nigdy nie spotkał tak dużo odchyleń osobowości, tak wielu problemów jak dzisiaj. Więc to kłamstwo. Jesteśmy otoczeni kłamstwem, które pozostawia nas w odrętwieniu, w uśpieniu. Chomsky mówi, że ta strategia jest po to, byś nie myślał. Stajesz się trybem maszyny, która produkuje dobra, niszcząc Twoje piękno, niszcząc Twoje dobro. Stajesz się zmiażdżony przez tę maszynę, którą się posługujesz. Oczywiście na poziomie światowym, tak jak mówiłaś, jest diabelski zaplanowany mechanizm, ale Alleluja! Jestem pewien, że wystarczy jeden święty, żeby zmienić historię. Mówiłem misjonarzom z naszej wspólnoty kilka lat temu, a było nas wtedy 1300, że jeśli każdy z nas zaniósłby Ewangelię 30 osobom każdego roku, a w drugim roku te osoby zaniosłyby kolejnym 30. Wydaje się, że to nie działa, ale matematycznie w 4 lata doszlibyśmy do zasięgu miliarda osób. W ciągu 5 lat byłoby to ponad 20 miliardów ludzi. Pomnażając to przez 30. Doświadczasz, że dzisiaj tylko w Kościele, jesteśmy z Kościoła Katolickiego, jest mniej więcej miliard 250 pięćdziesiąt milionów ludzi. Biskup, kiedy mówiłem o tych obliczeniach trochę absurdalnych, powiedział, że to prawda. Gdyby każdy chrześcijanin z ewangelizował jednego człowieka rocznie, to w ciągu dwóch lat byłoby nas prawie 3 miliardy, 2 miliardy i 500 tysięcy. Gdyby te 2 miliardy 500 tysięcy zewangelizowały jedną osobę, co stanowi niewiele w ciągu roku, to w rok byłoby nas 5 miliardów chrześcijan. Zatem, mówiąc w zaufaniu, gdyby Kościół się obudził, ten fałszywy świat umarłby w ciągu dwóch lat. Mamy ziarno, nie się, przez które zrodziliśmy się jako żywe nasienie Słowa Bożego. Jeśli wrócimy do słowa, świat się zmieni. Marzę na przykład o seminariach, które staną się szkołą nowej ewangelizacji, na przykład seminaria w Polsce. Trzeba formować księży w tym nowym kontekście, z tym poznaniem, z tą świadomością. Jeśli seminaria stałyby się rzeczywiście szkołą nowej ewangelizacji dla księży nowych czasów, każde seminarium byłoby pełne młodych, nie tylko kleryków, ale młodzieży, która przychodziłaby tutaj, żeby zaczerpnąć duchowości, aby uczestniczyć w rekolekcjach, spotkaniach, aby obudzić w sobie ten zmysł krytyczny u młodzieży, aby głosić światu, że Jezus żyje i jest panem historii. Demon robi dużo hałasu, ale zwycięstwo należy do Chrystusa. On prawdziwie z martwych wstał. On jest tym, który naprawdę chce się z nami spotkać. Przesłanie dla Polaków: Gdybyś wiedział O, gdybyś znał dar, który otrzymałeś. Nie przestałbyś podawać tej żywej wody, która jest, gdy się ją rozdaje. To powołanie Polski dla całego świata. Obudź się, przebudź się, wróć do swoich początków. Chciałbym więc dziś powiedzieć narodowi polskiemu, przyjaciołom, w sposób szczególny młodzieży, dzieciom i Tobie, Chcę powiedzieć, że iskrą jesteś Ty. Ty jesteś iskrą, która może rozpalić świat i rozprzestrzenić ogień Ducha Świętego w całej ludzkości. Ufaj, jesteś cenny dla Boga. Jesteśmy w trakcie zbierania materiałów do cyklu Proroctwo 2 Iskra Nadziei. Subskrybuj nasz kanał i włącz dzwonek z powiadomieniami. Możesz współtworzyć ten cykl, otaczając projekt swoją modlitwą i włączając się w finansowanie zdjęć. Każda forma Twojego zaangażowania jest dla nas ogromną pomocą.